Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Basia Rosłaniec i rozmawiam dzisiaj z Ewą Łokińską. Cześć wszystkim. Cześć. Ewa prowadzi stronę na Facebooku, która się nazywa Proroczy Głos. Ewa jest prorokiem i bardzo często Ewa ma świetne i bardzo interesujące refleksje na temat życia chrześcijan i pewnych ważnych koncepcji, ważnych tematów, które są jakby na czasie przeżywane przez ciało Chrystusa tutaj na ziemi. I właśnie niedawno rozmawiałyśmy o temacie lęków. Tak. Lęków związanych z obecną sytuacją na świecie, związaną z koronawirusem. Tak, przede wszystkim, prawda? Dokładnie. Ewunia, co zaobserwowałaś w ciele Chrystusa? W ciele Chrystusa co zaobserwowałam? Między innymi to, że chrześcijanie są pełni lęku. Sytuacja ostatnich miesięcy pokazała i potężny rozjazd pomiędzy teorią a praktyką. Każdy czyta w Biblii o tym, żeby się nie bać i nie lękać. Każdy jest w stanie to zacytować pięknie podczas nauczania, natomiast przychodzi co do czego, proza życia, i ludzie są przerażeni. I tak jak jeszcze widzę osoby, które są nienarodzone z Bożego Ducha i są zalęknione tą sytuacją, to patrzę na to, mówię, okej, żyjemy na tym świecie, który jest pogrążony w chaosie, w lękach, zresztą lęk jest atmosferą piekła. Tak. W związku z powyższym, jakby można powiedzieć, że mnie to nie dziwi. Natomiast kiedy widzę ludzi, którzy mówią o potężnym Bogu, a boją się czegoś, co zostało stworzone sztucznie przez człowieka, tak, no to tutaj mamy potężny problem i mamy rozjazd. Także przeraziło mnie tak naprawdę, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że duża część kościoła tutaj w Polsce, bo mówimy tutaj w tym momencie o Polsce, zareagowała w sposób bardzo lękowy. Zamykały się kościoły, ludzie zaczęli nosić maseczki, rękawiczki, zaczęli stosować jakieś specjalne środki ochrony, że tak powiem. Zamiast stać na prawdzie i wierzyć w Boże Słowo, które mówi o tym, że masz się nie bać i masz się nie lękać, to Bóg jest z tobą, tak? Ale tak, okazało się tylko w teorii. Także bardzo mnie to przeraziło i myślę, że to jest temat, o którym warto mówić, tak, ponieważ no, jesteś narodzony z Bożego Ducha. Tak, ale kiedy ja rozmawiam z ludźmi, chrześcijaninami, nawet ludźmi, którzy są narodzeni na nowo, to bardzo często słyszę takie informacje o byciu pragmatycznym, bądź to uważaniu na zdrowie innych, więc takie poglądy, że nośmy maseczki, bo to jest właściwe, no bo wtedy będziemy mniej tych wirusów w ogóle przekazywać może innym chorym osobom. Więc co byś na to powiedziała, że mamy osoby, które po prostu myślą dokładnie tak jak świat, które nazywają siebie chrześcijaninami i mówią do nas coś takiego: Bóg Bogiem, to nie jest sprawa duchowa, tu mamy sprawę problemu wirusa, która jest sprawą z rzeczywistością, z naszą realną, dotykalną rzeczywistością. Okay. A Bóg Bogiem, tak? I jakby nie musimy Boga wciągać tutaj w temat maseczki, prawda? Tylko to znowu jest kwestia stanięcia na prawdzie, no bo prawda Boża mówi o tym, że rzeczywistością jest Chrystus, tak? Więc rzeczywistością są słowa Chrystusa, są prawdy, które są objawione w Nowym Testamencie, chrystocentryczne. No i teraz jak ma się ta rzeczywistość do tego, co jest na tym świecie? Bo jeśli ja faktycznie uznaję, że nie jestem z tego świata, bo z Chrystusem jestem ukrzyżowana i żyję już nie, ale żyje we mnie Chrystus, i znając jakby tą prawdę i nie użyjąc, no to co mnie interesuje, to co się dzieje na świecie. W tym sensie, że stoję w wierze, tak? Jezus powiedział o tym, że się nadania mieć będziecie, ale ja zwyciężyłem ten świat. I teraz jeśli ja w to wierzę i wiem, że tym zwycięstwem, które zwycięża świat, jest moja wiara, więc wiara w ogóle w imię Jezus, wiara w moje zjednoczenie z Jezusem, to co mnie interesuje, czy w tym momencie jest jakaś epidemia, czy jej nie ma, czy trzeba się będzie szczepić, czy nie będzie trzeba. Ja tym tematem w ogóle nie żyję. Ja się spotykam z czymś takim, czasami do mnie piszą na tej stronie ludzie i pytają mnie o obecną sytuację i mówią, jak się powinniśmy zachować. Chcę żyć normalnie, natomiast w tym momencie jesteśmy bombardowani informacjami o jakichś obostrzeniach, o dodatkowych jakichś jeszcze zamknięciu jakichś tam, powiedzmy, miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej.
i są przerażeni. No i teraz pojawia się moje pytanie, to w takim razie, czy ty w ogóle wierzysz w to, że jesteś z Chrystusem zjednoczony, że twoją rzeczywistością jest Chrystus, tak, że nie jesteś tego świata, że jesteś ponad tym, co się tutaj dzieje, tak? Tak. Okazuje się, że ludzie przyjmują toki myślowe tego świata, mm-hmm, żyją tym, mm-hmm, nie wiedząc o tym też, że można żyć inaczej. Zdaję sobie sprawę, że tutaj bardzo duży wpływ ma religia. Również religia protestancka. Nie oszukujmy się, to nie jest tylko religia katolicka. Więc bardzo duży kładzie nacisk na to, żeby zabezpieczać się, chronić. No jesteś na tym świecie, okej, żyję na tym świecie, ale nie jestem z tego świata. Tak. Uważam, że problem jest, że jakby my przejmujemy te wszystkie, znaczy jako chrześcijanie, jako ludzie, ja nie mówię o sobie osobiście, tylko mówię ogólnie, że chrześcijanie w sumie przejmują takie problemy tego świata, biorą je na barki, zaczynają myśleć w ten sam sposób. I wcześniej o tym rozmawiałyśmy właśnie, że to jest jakby owoc tego, że nie ma się właściwych fundamentów w życiu zbudowanych, prawda? Tak. No dobrze, więc jeżeli ktoś nas słucha i chciałby się rozwinąć w tym temacie fundamentów, to co byś sugerowała? Jak można w ogóle zacząć? Co to są te fundamenty? O co chodzi i jak je zbudować? Tak? No tak. W dwóch słowach. W paru słowach. No, fundament. Fundament to jest właściwie najważniejszy element przy budowie domu. No, tutaj możemy posłużyć się analogią. Akurat ja nie mam wykształcenia związanego z budownictwem, no ale wiem o tym, że zaczynamy zawsze od fundamentu, czyli kopiemy w ziemi i tworzymy pewnego rodzaju podwalinę pod coś, co będzie trwałe, co będzie nam służyć. Tak. Fundamenty, jeśli chodzi o Królestwo Boże, no to fundamenty wiary, tak? To są generalnie prawdy Boże, które jak się je przyswoi, one budują pewnego rodzaju takie podłoże do tego, aby w prawidłowy sposób rozwijać się w Bogu i funkcjonować na tym świecie. Okay. Jednym z takich fundamentów, no to jest chociażby ta prawda o moim zjednoczeniu z Chrystusem i o tym, że nie jestem z tego świata, tak? Tak. Bez tego, no widać owoc, widać, że ludzie nie mają tego tematu przerobionego, widać, że nie mają świadomości, potrzeby w ogóle tego tematu. Tak. I to w sytuacji kryzysowej, jakiejś trudniejszej, powoduje to, że ludzie są wywaleni w ogóle ze swoich miejsc. W ogóle zawsze miejsce kryzysu pokazuje, czy mamy coś wybudowane, czy nie. Tak w tej przypowieści, gdzie jest mowa o tym, że ktoś zbudował dom na piasku, dlatego, że brakowało fundamentu. Fundament jest niewidoczny, nad fundamentem spędza się najwięcej czasu, natomiast to jest inwestycja, ponieważ ona daje gwarancję trwałości później pewnych przestrzeni, które powstają na tym fundamencie. Tak? Bez tego okazuje się, że przychodzi, tak jak w tej przypowieści, przychodzi wiatr, przychodzi jakaś nawałnica, trudna sytuacja kryzysowa, która faktycznie może wykoleić świat, bo nie zna Chrystusa, ale jeśli ja go znam, a przeżywam ten problem tak samo jak inni, którzy go nie znają, no to tutaj ja mam problem, tak? No i teraz co ja mogę zrobić? Stanąć w prawdzie, spokutować z tego miejsca, powiedzieć: Boże, no taki jest mój stan dzisiaj, tak? Natomiast wiedząc o tym, że należy budować ten fundament, no to ja w takim razie chcę robić kierunki w tym temacie, tak? No co ja mogę więcej powiedzieć? No mnie zbudowały fundamenty, które są dostępne też na YouTubie, fundamenty, które nagrał Artur Ceroński. Ja pomimo tego, że byłam wiele lat wcześniej już nawrócona i byłam w różnych kościołach, no nie oszukujmy się, nie miałam zbudowanych fundamentów, nie miałam pojęcia o tożsamości, nie wiedziałam o zjednoczeniu z Bogiem, o tym, że postępuje się według prawideł i zasad Bożych. Czytałam słowo literalnie i tak nic z tego nie rozumiałam. Nie umiałam tego przyłożyć na życie. Tak jak w większości teraz widzimy tą sytuację, że teoria teorią, natomiast praktyka pokazuje, że no, brakuje nam tego fundamentu. Tak. Więc ja zaczęłam od tego, tak? To jest, mówię, żmudna praca, natomiast ona przynosi efekt taki, że dzisiaj w dobie tej sytuacji, która ma miejsce, ja się nie spinam na to, co będzie jutro. Nie martwcie się, takie rzeczy, bo stoję na Bożej prawdzie, tak? Nie bój się i nie lękaj, więc to jest pierwsza rzecz. Druga, świadomość zjednoczenia powoduje, że ja wiem, że ja w Chrystusie kreuję rzeczywistość i nie jestem podatna do tego, co jest zewnętrzne, ponieważ to ja z miejsca autorytetu tworzę tą rzeczywistość w Chrystusie. To całkowicie zmienia perspektywę patrzenia na różne rzeczy, więc to mnie nie dotyka. Nieraz ludzie się patrzą, mówią: ale ty się nie boisz? No oczywiście, że się nie boję, czego ja mam się bać, tak? Nie boję się. Druga sprawa jest taka, że
ja wiem, że na mnie czekają same pozytywne rzeczy z moim Bogiem. Cokolwiek by się działo tak. tutaj na zewnątrz, to to mnie nie dotyka, ponieważ no, ja nie żyję tą rzeczywistością. Moją rzeczywistością jest Chrystus. Więc no, tak mogę powiedzieć pokrótce. Tak? Fundamenty wiary, dalej podstawy chrześcijańskiej nauki, to jest właściwie podstawa, elementarz tak. każdego chrześcijana, który chce realnie budować z Bogiem trwałe rzeczy. A to się przełoży na każdą dziedzinę życia. No. No, dokładnie. Właśnie uważam, że to jest właśnie taki jeden z największych problemów religii. Religii protestanckiej, religii katolickiej to już totalnie. Dlatego, że jest tam bardzo mocne oddalenie od Boga. W religii katolickiej no, oddalenie jest przez dawanie różnych wstawienników, pośredników do Jezusa. Że człowiek, wstawienników, to dobrze brzmi. Takich różnych, tak, tak, zmarłych wstawienników. O, to już nie dobrze brzmi. Nie, no właśnie, że módl się do kogoś, żeby ten ktoś pomodlił się, czy tam rozmawiał z Jezusem, tak? Więc jest cały taki system tych pośredników, który jest ewidentnie blokerem do bezpośredniej relacji, jakby kontaktu z Jezusem. Natomiast w religii protestanckiej, no jakby rodzimy się na nowo, przychodzi do nas Duch Święty, jednak religia cały czas walczy w ogóle z tym tematem pojednania z Bogiem. Przecież religia walczyła z tym dokładnie tematem z Jezusem Chrystusem. Dokładnie. I w sumie Jezus Chrystus poszedł na krzyż, nie dlatego, że był fajnym, miłym człowiekiem i uzdrawiał ludzi, tylko dlatego, że bardzo mocno chodził i bardzo mocno informował wszystkich o swoim zjednoczeniu z Ojcem, z Bogiem. I jeżeli zbudujesz swój fundament na tym właśnie objawieniu, że jesteś jedno z Chrystusem, że On jest w Tobie, Ty jesteś w Nim, to rzeczywiście ta perspektywa Twojego fundamentu tutaj na ziemi radykalnie się zmieni i będziesz bardziej ogniwem Bożego Królestwa niż ogniwem tego drugiego królestwa, które tutaj panuje na świecie, dobra, prawda? Fajnie. Bo widzimy bardzo dużo usługujących, którzy jakby zajmują się bardziej problemami tego świata, ogłaszają szczepionki, o szczepionkach, ogłaszają, robią podcasty i różnego rodzaju live'y w kółko, które są bardzo obsesyjne, lękowe na temat zagrożeń różnych, które są naokoło nas. I ta koncentracja jest jakby na dzieła diabła i na wszystkie możliwe zagrożenia, zamiast skoncentrować się na fundament wiary, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, prawda? To się zgadza. Jest to widoczne w dniu dzisiejszym. Ale prawda jest po prostu taka, jak znasz Boga, to takie masz życie. Więc jeśli jesteś pod prawem, jesteś w religii i masz krzywy obraz Boga, lękowy, nie masz tego fundamentu, że miłość usuwa wszelki lęk, więc też lęk przed Bogiem, no to tutaj mamy problem. No to później się wyswobadza taki lęk wobec innych ludzi, straszy się sytuacjami, które mają miejsca, tym, że będą jakieś właśnie epidemia, to jakieś wojny, to jakieś choroby, to jakieś inne rzeczy, które są negatywne w skutkach. I to bardzo szybko ludzie przyjmują. Niestety to jest coś takiego, że lęk się rozprzestrzenia, tak? Tak. Natomiast no, prawda jest taka, że no, w Chrystusie panujesz, więc no, tutaj jest ewidentnie kwestia no, niepobudowanych fundamentów u ludzi. Tak? Tak. Natomiast no, w przypadku pastorów to jest dodatkowo większa odpowiedzialność. Tak? Tak. To w jakim kierunku prowadzą swoje owce. Także cóż mogę powiedzieć? Więc amen. Mogę powiedzieć amen, tak? Potrzebujemy budować fundamentów. Amen. Potrzebujemy napierać na relacje z Bogiem, potrzebujemy sami szukać, bo lud ginie, gdyby brak mu poznania, tak? Poznania. Teoria to jest jedno, można mieć takie głowy od teorii, można powiedzieć, ja znam Boga, no ale taka sytuacja pokazuje, czy znasz Go rzeczywiście, tak? Czy znasz Go w realu, czy faktycznie jest Bogiem Twojego życia, bo Bóg jest Bogiem odważnych ludzi, Bóg jest Bogiem odważnym, tak? On pierwszy poszedł jakby poszedł na krzyż i pierwszy dał ludziom wolną wolę, tak. Więc to jest jakby ten dowód tej odwagi w ogóle wobec człowieka, tak? Tak. Także... Więc ja chciałam tylko dodać, że Bóg nie dał ci ducha bojaźni, jeżeli jesteś nawróconym, narodzonym na nowo Bożą osobą, to Bóg nie dał ci ducha bojaźni, tylko ducha mocy.
Ducha Mocy. Jeżeli jeszcze nie spotkałeś Boga, a chciałbyś, to jest to najwspanialszy fundament. Jeżeli zbudujesz ten fundament, jeżeli realnie spotkasz się z Jezusem Chrystusem, to twoje życie może mieć inny tok, zupełnie inny tok. Oprócz tego, że będziesz miał pokój w sercu z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa, twoje grzechy będą ci wybaczone, to będziesz zbawiony na zawsze. Na zawsze będziesz pojednany z Bogiem. Pokój z Bogiem to jest piękne miejsce, prawda? Tak. W twoim sercu. Jeżeli chciałbyś się pojednać z Jezusem, to wystarczy go zapragnąć i wystarczy uwierzyć, że Jezus umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał i że ty świadomie wybierasz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jako autorytet do swojego życia. Kiedy zrobisz to szczerze, z głębi swojego serca, kiedy wypłynie wiara z twojego serca w to, że Jezus umarł za ciebie, oczyścił ciebie z grzechu, kiedy to przyjmiesz i ustanowisz Jezusa Chrystusa swoim Królem, swoim Panem, swoim Zbawicielem, to przyjdzie do ciebie zbawienie i pojednasz się z Bogiem. A jeżeli jesteś narodzoną na nową osobą i chciałbyś z nami porozmawiać na temat fundamentów, to zachęcamy cię do kontaktu i w opisie tego wideo damy również namiar, jak możesz się z nami skontaktować. I zachęcamy cię do oglądania Fundamenty Wiary Artur Ceroński i zachęcamy cię do kontaktu z nami, jeżeli potrzebujesz jakiegokolwiek wsparcia, jeżeli czujesz się właśnie, że jesteś pogrążony w lękach, jeżeli myślisz o szczepionkach i końcach świata, to nie musisz. Możesz być totalnie wolny od tego i możesz w ogóle mieć wspaniały czas z Bogiem, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. I dokładnie, i amen. Amen. Jeszcze jedna rzecz. Oglądajcie nas, co jakiś czas będziemy puszczać kolejne zajawki. I różne, będziemy poruszać różne tematy, którymi obecnie żyjecie. Także słuchajcie, oglądajcie nas. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dzięki. Pa.